Witam serdecznie Was wszystkich, drodzy kibice. Ogłosiliśmy transfer, czyli pozostanie Natalii w naszym zespole i korzystając z tego, że Natalia spędza teraz czas we Wrocławiu, robimy krótki wywiad. Witam również wszystkich. Z tej strony Natalia Murek. Odpowiem tutaj krótko na kilka pytanek. Tak, przygotowaliśmy kilka pytań, a pierwsze, Natalia, tak. Pokaż bardzo, bardzo mocno, jak cieszysz się z tego, że zostałaś w Wolę Wrocław. Nie, no to jest akurat taka radość, której nie da się pokazać. Tak się cieszę, że zostaję w Wrocławiu. Ja sobie żartuję, że oj, że taka jestem szczęśliwa, bo w sumie nie robię... Tak jakby to nie jest żaden hit transferowy, wręcz to było oczywiste, że to zostanę. Jak to nie jest hit transferowy, Natalia? Czwarty sezon w Wolę Wrocław. Ale cieszę się, bo każdy sezon to jest coś innego. I w tym roku to też będzie zupełnie coś innego, więc jak najbardziej się cieszę, że tu zostaję i że będę mogła grać dla Was dalej na orbicie. Mówisz, że było oczywiste, że tutaj zostajesz. Czy miałeś jakieś w międzyczasie oferty z innych klubów? Czy to było tak, że Wolę Wrocław złożył Ci ofertę i Ty mówisz, tak, zostaję w Wolę Wrocław, koniec, nic innego, tylko Wolę Wrocław? Rzeczywiście było tak, że te oferty się pojawiały, aczkolwiek nie ukrywam, że gdzieś już z tyłu głowy miałam to, że ostatecznie i tak wybiorę Wrocław i to się sprawdziło. Nikt nie jest w stanie mi zapewnić takich warunków, jak zapewniają mi tutaj wszyscy pracujący, ty Krystian również, aż się zarumienił. Moje serduszko. Zawsze będę czerwony z takich informacji. Mówiłaś o tym, że Wrocław Ci się marzył, że kiedy byłaś juniorką, zawsze chciałaś do tego Wrocławia, to była Twoja wymarzona drużyna, dalej podtrzymujesz? No myślę, że czwarty sezon jest tego największym dowodem, że to podtrzymuję. I rzeczywiście tak zawsze było, że chciałam bardzo grać we Wrocławiu ze względu i na miasto, i na piękne stroje, które mi się zawsze podobały, bo mają zielony kolor, a ja bardzo lubię zielony kolor. No, więc ze względu na zielone stroje zostałam tutaj czwarty sezon. Do czego pasuje Ci ten zielony kolor, bo zawsze podkreślasz? Do oczu. Dobra, ja mam zielony kolor oczu. Już kolejna informacja z kategorii wiedzy do niczego do nikomu niepotrzebnej. No dobrze, tak. niech będzie. No. Powiedz w takim razie, co jest w tym mieście takiego, że chcesz tutaj być? To jest trzeci rok, kiedy mogłaś ten Wrocław eksplorować od krzyków po północ, wschód, zachód. Każda strona myślę, że już jest zwiedzona. Co jest takiego, jakbyś nie wiem, trzy rzeczy, takie atuty Wrocławia nad innymi miastami, które... Aż trzy? Nie ma trzech? Nie, no są. Tylko, że no tu powiedziałabym na pewno, że ludzie. Bardzo podoba mi się to miasto ze względu na to, że ludzie są kolorowi i nie wstydzą się tutaj wyrażać siebie. Są bardzo ekspresyjni. Najlepsi są ci biało-zieloni. O, oczywiście. Pozdrawiam wszystkich biało-zielonych. Masz rację, Krystian, jak zwykle. Myślę, że drugą rzeczą to po prostu jest to piękne miasto. Naprawdę, ja wywodzę się z Częstochowy, teraz nie obrażając Częstochowy. Niestety, Częstochowa przy Wrocławiu się chowa. Jest to piękne miasto. Nie chcę rozpoczynać czas. Słuchacz. No chowa się. Ja! Oglądalność właśnie się zmniejszyła, moi drodzy. Krystian, pierwszy debiut już koniec. No. A trzecim aspektem to po prostu drużyna mnie tutaj chyba trzyma najbardziej. W sensie Wolę Wrocław. Jest najlepszy. Dobrze słyszeć takie rzeczy. Skoro już wiemy, że zostajesz z nami, to ja zapytam się ciebie tutaj o kwestię tego, co działo się chwilę przed tym, czyli cała sprawa koronawirusa. Powiedz, jak ty spędziłaś ten czas? Wiemy z mediów społecznościowych, że trenowałyście na tyle, na ile Kacper mógł wam ułożyć plany treningowe. Wiemy też, że spędzałyście ten czas na różnych rzeczach, które nadrabiałyście, ale teraz jak zrobiła to Natalia Murek? Jaki był sposób na kwarantannę u Natalii Murek? No ja przede wszystkim jestem typem człowieka, który nie usiedzi w miejscu, więc starałam się non-stop ruszać, nawet oprócz wykonywania treningów od Kacpra, starałam się jeszcze robić coś ponad to, bo można ześwirować w domu, jeśli się w nim aż tak długo nigdy nie przebywało. Dlatego i grałam z tatą przez płot i z moim narzeczonym odbijałam i biegałam i wszystko po prostu robiłam, żeby tylko mieć coś ze sportem, no ale myślę, że z formy sportowej, którą miałam niestety przed sezonem, to już niewiele zostało, bo ciężko się jednak w domowych warunkach utrzymać. Aczkolwiek nic nie jest stracone. Obiecuję, że do września dam radę. Rodzice byli szczęśliwi, że byłaś tyle czasu w domu. Do tej pory nie miałaś takiej możliwości, żeby aż spędzić z nimi miesiąc w
w takich warunkach, że było widziałaś ich 24 godziny na dobę? No myślę, że na początku było nam trochę dziwnie, bo nigdy, tak jak mówisz, nie mieliśmy takiej okazji, znaczy nigdy, no mieliśmy, ale to było jakieś 6 lat temu, bo ja bardzo wcześnie wyjechałam z domu, ale no myślę, że bardzo się cieszyli, ja też się cieszyłam, bo poznaliśmy się od zupełnie innej strony, że nawet jak była jakaś sprzeczka, to jednak na drugi dzień musiałeś się obudzić i spojrzeć sobie w oczy, więc nie było czasu zbytniego na kłótnie, więc no świetny czas, no ale wszystko się kiedyś kończy i tak jak tam też mam swój domek, to we Wrocławiu mam drugi, no i wróciłam tutaj. Wiele osób zna ciebie z boiska, zna twój charakter, charyzmę, którą prezentujesz na boisku, na parkietach Ligi Siatkówki Kobiet. I teraz powiedz, czy na co dzień Natalia Murek jest taka sama, czy zupełnie inne oblicze może oglądać Mateusz, Dawid, Dorota? To na pewno każdy na co dzień z nich, każdy z wymienionych ogląda moje inne oblicza, aczkolwiek myślę, że jestem w miarę podobna do tego, co reprezentuję sobą na boisku, ale w życiu codziennym trochę bardziej nieśmiała. Jakoś na boisku, nie wiem, czy to ta adrenalina sprawia, że czasami oglądam niektóre swoje występki właśnie w Olej TV i zastanawiam się, czy pozdrawiamy tu od razu Roxanę. A właśnie, Roxy, pozdrawiamy. Zaszczyt trzymać ten mikrofon po tobie. W każdym razie jestem chyba bardzo podobna. Tak samo niezrównoważona psychicznie, jak i na boisku. Niecharyzmatyczna, niezrównoważona. Ciągłe jakieś skrajności, to jestem ja. Ostatnio mieliśmy taki filmik na Facebooku, w którym chciałaś podziękować kibicom za cały sezon i tam mieliśmy taką próbkę chyba wszystkich talentów Natalii Murek. Od śpiewu po... Rap, po zabawy z solniczką i tak dalej. Także kreatywne zabawy w domu, jakby ktoś potrzebował opiekunki, tutaj Natalia z chęcią sprawdzi się w tej roli. Może oczywiście tutaj Monika Kurczyńska potwierdzi. To mój narzeczony jest tym mistrzem, ja wtedy robię inne rzeczy. Na przykład, nieważne. Na przykład jem kolację, a Mati się zajmuje dziećmi. Tak będzie też u nas w życiu codziennym, obstawiam. Słyszysz, Mati, także wiesz, na co się piszesz ewentualnie. Cieszę się, że jesteś pierwszą siatkarką, która została ogłoszona w nowej drużynie 2021? No bardzo się cieszę, naprawdę się cieszę. To też wyróżnienie. No ale po 4 latach to się trochę tego spodziewałam. Nie, no cieszę się, bo też myślę, że najszybciej się po raz kolejny chyba zdecydowałam, a raczej deklarowałam już od samych początków i co, no nie dość, że wyróżnienie, to rewelacja. Masz pewnie gdzieś już nakreślony skład na przyszły sezon, jak ta drużyna może wyglądać. Coś tam wiem, no. Coś tam wiesz. Już jakieś tam drobne szczególiki. Pracujemy, słuchajcie, tak, tutaj suby na YouTubie, bo będziemy ogłaszać kolejne transfery na YouTubie. Także klikajcie, obserwujcie nas w mediach społecznościowych, bo na pewno będziemy się chwalić. Jeżeli od razu cokolwiek będziemy wiedzieć, to na pewno się pochwalimy. A z tych informacji, które ty masz, już takie przecieki tam drobne. Mm-hmm. Od Wojtka pewnie, albo od prezesa. Czy szykuje się kilka niespodzianek? Tak, bo dla mnie to również były niespodzianki. Oczywiście same pozytywne niespodzianki, zaskoczenia. Myślę, że to będzie jeden z lepszych zespołów budowanych od kiedy tu jestem, co mnie bardzo cieszy. Wiadomo, to się przekonało? Tak, też. Chociaż wiadomo, że wszystko, co jest na papierze, to nie znaczy, że tak będzie sportowo, ale właśnie głęboko wierzę, że to jest zespół, który nie tylko na papierze, ale też na boisku będzie dobry, spójny i przede wszystkim będzie się charakteryzował zespołowością, bo takie mamy charaktery dobrane w tym sezonie, z tego co wiem. Więc... To dużo wiesz. Dobrze, Natalia Murek, pierwsza osoba, którą ogłosiliśmy do drużyny 2020-2021. Mam nadzieję, że cieszycie się z tego, że Natalia zostaje w naszej drużynie. Mamy też nadzieję, że będziecie z nami przez najbliższe półtora miesiąca, kiedy będziemy starać się wam krok po kroku odsłaniać każde kolejne karty. I no i co? Widzimy się we wrześniu w hali Orbita. Ciekawe, kto będzie Jokerem. Joker zawsze jest taka karta, wiesz, nieprzewidywalna i taka wow. Trzeba byłoby zapytać albo prezesa, albo Wojtka, bo myślę, że to oni tak... Asem jesteś ty, to teraz Joker w talii karty Kurczyńskiego. No, zobaczymy. Bardzo ciekawa... Bardzo ciekawa koncepcja i my jesteśmy ciekawi
jeżeli już będziemy mogli ogłosić pewne rzeczy, czy będziecie również i zdziwieni, i zadowoleni, a myślę, że na pewno. No to tak tylko... Pozdrawiamy, dziękuję. Mały spoiler. Świetnie się spisałeś. No, ty też. And the Oscar goes to... Christian. Już wczoraj, w niedzielę ustaliliśmy, że idzie do ciebie. Aha, dobrze. No, ja to tam... Wszyscy... Ja mogę dostać malinę.